Witam w siódmej części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której pochyla się nad tematyką ewolucji i rewolucji. Zaczynajmy. Dążąc do długofalowych zmian systemu, mamy jak zwykle do wyboru dwie opcje. Po pierwsze, ewolucję poprzez naturalne wymiany pokoleniowe i zmiany zachodzące w ludzkiej mentalności. Odrzucenie dotychczasowych schematów, stereotypów, wzorców i autorytetów. Samokształcenie jako jedną z najskuteczniejszych form dążenia do cennej wiedzy, będącej obecnie potężną bronią, której się panicznie boją i przed którą się usilnie wzbraniają wszelkiej maści dziennikarze, publicyści, politycy, przedstawiciele warstw rządzących i tym podobni, i rozwoju ku postępowi i nowoczesności, nierozumianemu w lewicowym znaczeniu, ale w kapitalistycznym, rynkowym, zamiast stagnacji. Ostateczne wyleczenie się z ciężkiej wirusowej choroby zwanej statolatrią, czyli kultem scentralizowanej istoty państwa, niczym samozwańczego bożka, którego istnienie jest dla ludzi w cudzysłowie wskazane, a wręcz niezbędne i konieczne, gdyż rzekomo jest w stanie zaspokoić wszelkie nasze potrzeby i zapewnić nam dobrobyt, a sami sobie bez niego nie poradzimy za sterami życia przy załatwianiu ważnych spraw. Dalej, usamodzielnienie, dialog z innymi ludźmi w celu ich swoistego nawrócenia, zachęcenia i zainspirowania do zdobywania cennej wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych na własną rękę, ponieważ każdy nowy zwolennik wolności liczy się na wagę złota i należy propagować tę myśl w naturalnych komórkach społecznych, takich jak na przykład rodzina lub nasi najbliżsi przyjaciele, rówieśnicy, znajomi, i spojrzenia na otaczającą ich rzeczywistość zupełnie nowej niż dotychczas perspektywy. Przejrzenie wreszcie na oczy i otwarcie ich na prawdę, obiektywną, realną rzeczywistość, jaka nas zewsząd otacza. Przynajmniej od kilkudziesięciu ostatnich lat. Desperacja. To, co nas motywuje. Nikt nie twierdzi, że jest to proste zadanie, bo czeka nas długa droga, ale ktoś to musi zrobić. Lekarstwo jest gorzkie, ale trzeba je połknąć dla własnego dobra. A po drugie, mamy rewolucję, co w bieżącym modelu społeczeństwa najprędzej wprowadziłyby rosnące obecnie w siłę zamordystyczne grupy nacjonalistyczne lub narodowo-socjalistyczne albo postsocjalistyczne związki zawodowe, domagając się chociażby wyższych płac minimalnych i większej ilości miejsc pracy, zapominając o tym, że to nie państwo jest w stanie je zapewniać, ale prywatni przedsiębiorcy, głównie ci mali i średni, zatrudniający do kilkuset osób, kiedy tylko mają taką możliwość i są przez państwo pozostawieni w spokoju. Poprzez wykorzystanie kumulacji niezadowolenia i masowych strajków rozgoryczonych ludzi, spowodowanej kolejnym wielkim kryzysem gospodarczym i upadkiem, bankructwem państw dobrobytu, kiedy skończą się pieniądze podatników i nie będzie możliwym podtrzymywanie systemu pod respiratorem coraz wyższych podatków, a ich dalszy gwałtowny dodruk, czyli taka już hiperinflacja, spowoduje drastyczny wzrost cen i spadek wartości nabywczej pieniądza. Posypie się ten utopijny domek z kart i kraje członkowskie Unii Europejskiej zaczną się walić niczym kostki domina jeden po drugim. Co już teraz postępuje? Wbrew pozorom w obu przypadkach czas oczekiwania na rezultaty będzie dosyć długi. W pierwszym będą to lata sprzątania bałaganu po naszych poprzednikach, co z całą pewnością rozłoży się czasowo na kilka kolejnych pokoleń. Restrukturyzacji, przenikania do mainstreamu politycznego, naukowego i kulturowego zwolenników i aktywistów idei wolnościowej, wyrabiania sobie marki wśród konkurencji z innych opcji ideowych i politycznych, pracy u podstaw, głównie w środowiskach internetowych, medialnych i akademickich, w instytucjach użytku publicznego, w placówkach edukacyjnych, ewentualnie nawet w partiach politycznych, ale to już na mniejszą skalę i z mniejszym rozmachem. Zaszczepiania mentalności, poszerzania horyzontów, otwierania umysłów na wiedzę, prawdę,
prywatyzacji, decentralizacji, przekładania kompetencji na mniejsze jednostki administracyjne, obniżania podatków, bezrobocia, inflacji, zmniejszania szkodliwej biurokracji i ograniczenia władzy państwowej na wielu innych frontach. Drugim zaś odbudowywanie upadłego kraju i systemu od podstaw, ze zgliszczy, stawianie fundamentów ideologicznych nowego, zdrowszego porządku ustroju. Jestem sceptyczny wobec rozwiązania rewolucyjnego, gdyż po pierwsze, wielu stwierdzi, że będzie to czysto chaotyczne, bardzo desperackie, zaczerpnięte m.in. od gorących głów dwudziestowiecznych bolszewików i osiemnastowiecznych francuskich jakobinów, co w praktyce nie dało im oczekiwanych rezultatów, lecz wręcz przeciwne do pierwotnie zamierzonych. A odbudowa będzie zbyt kosztowna i nakłady na nią poniesione mogą się nie zwrócić nawet po długich latach. Bezprawie, chaos i bałagan, jakie wówczas zapanują, mogą być bardzo trudne do opanowania, naprawienia i przywrócenia względnego porządku, nawet w dłuższej perspektywie czasowej, co niestety albo doprowadzi do zamieszek i konfliktów społecznych owocujących w wojnę domową, albo przyczyni się do wytworzenia na nowo różnego rodzaju trendów i procesów państwowo-twórczych, kiedy władze przejmą po prostu najsilniejsze lub najsprytniejsze na daną chwilę w nowych warunkach jednostki. A żadna z tych opcji nie byłaby nam wolnościowcom na rękę i jest częstym argumentem przeciwko wolności. Nie istnieje nic takiego jak pokojowy przewrót, w podobnym stopniu jak nie ma bezkrwawej wojny. Czyjaś krew wcześniej czy później musiałaby się polać. I byłoby to wyjątkowo brutalne. W dodatku, jeśli samozwańczy prawicowcy, jako najwięksi orędownicy takiego rozwiązania, rzeczywiście uważają się za katolików, powinni szanować dar ludzkiego życia i przestrzegać piątego przykazania Bożego, to jest nie zabijaj. Po drugie, pochłonie ona mnóstwo swoich dzieci, a nie każdy jest gotowy na to, by stać się niechlubnym pseudobohaterem i na próżno oddać swoje życie za jakiekolwiek wyższe wartości lub idee, takie jak na przykład wolność czy własność. Po trzecie, po jej ewentualnym sukcesie, na czele zbuntowanej zbiorowości mogą stanąć członkowie wyodrębnionych w czasach zapotrzebowania na radykalne skrajności silnych ruchów nacjonalistycznych, zaprowadzając zamordystyczne rządy totalitarnej dyktatury, zbliżonej do tej faszystowskiej, albo zupełnie nowi cudotwórcy postkomunistyczni, jak zwykle starający się omamić szare masy pięknymi, aczkolwiek całkowicie nierealnymi, utopijnymi obietnicami, oderwanymi od rzeczywistości, przykryci pod płaszczykiem nowych, pozornie szlachetnych, lecz pustych haseł i wartości. Mamiąc ludzi obietnicami darmowych rzeczy i innych udogodnień, które im hojnie ofiarują. Po czwarte, przemoc nie jest żadnym rozwiązaniem problemów systemowych. Nie potrafi ona niczego naprawić, a tym bardziej stworzyć od podstaw, lecz jedynie niszczyć i degradować. Stanowiłaby ona zniżenie się do prymitywnego poziomu naszych ideowych przeciwników, porzucenie fundamentów, na których została zbudowana nasza cywilizacja, jawną antytezę wolności, która to sama w sobie daje prawdziwą siłę, a nie może być z jej pomocą osiągana. Sam już nie wiem, co byłoby dla nas wszystkich gorsze, dlatego też wybieram rozwiązanie ewolucyjne i powolny, ale skuteczny, miarowy i stały rozwój w drodze ku wolności jednostki i rynku. Mimo że, jak mówił Thomas Jefferson, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, drzewo wolności trzeba podlewać krwią patriotów i tyranów, to nadal nie opłaca się nam posyłać na rzeź niewinnych jednostek i militarne odpieranie państwowej agresji stoi w sprzeczności z etyką libertariańską, opartą na zasadzie nieagresji. Jako pacyfista wolnościowy nie uznaję inicjacji przemocy wobec nikogo, nawet jeśli jest podyktowana jakimś szczytnym celem. Tym niemniej, pomimo stanowienia zaprzeczenia proporcjonalności kary do przewinienia, bywa ona często złem koniecznym, lecz wyłącznie w akcie świadomej samoobrony przed atakiem agresora.
lata okradania, okłamywania obywateli i działań zbrojnych przeprowadzanych na polecenie rządów wielu państw na przestrzeni wieków, a w szczególności przez polityków z ramienia socjalistycznego i szeroko pojętej lewicy, z całą pewnością doprowadziły do śmierci niezliczonych istnień. Nie oznacza to, że należy zniżać się do ich poziomu, dopuszczając się przemocy i masowych mordów, ale chronić własne życie i wolność za wszelką cenę, nawet jeśli oznacza to kontratak. Jeżeli jednak kontrrewolucja okaże się jedyną szansą na spójną drogę do wolności, nie pozostawiając ludziom żadnego wyboru, to nie zamierzam stawać jej na drodze i być może się pod nią podpiszę, mimo szczerego sceptycyzmu co do jej efektów końcowych i sprzeciwu wewnętrznego. Dziękuję.